Cześć, z tej strony Seba, witam was w kolejnym anti-gameplay. Kilka lat mnie nie było. Ostatnimi czasy moja córka rozpoczęła przygodę z grami typu Minecraft. Postanowiłem jakiś czas temu zainstalować domowy serwer Minecrafta. Przy okazji sam się trochę wciągnąłem w tę grę i postanowiłem troszkę was oprowadzić po mieście Soul City, które tutaj buduję. Po drugiej stronie góry moja córka buduje swoje włości. A ja postanowiłem was tutaj troszkę pooprowadzać. To może zacznijmy od początku. Czyli może tak, tu jest ten tak zwany most przyjaźni między dwoma miasteczkami. Sobie, że tak powiem, wylądujemy. Bum, jesteśmy. Widzicie? Tu tak naprawdę była dziewicza przyroda. Były, jak widzicie, zagłębienia, góry i inne takie sprawy. I troszkę to ucywilizowałem. Tak. Tutaj takie kwatery. Dla tych, co chcą się przespać. Serwer jest w tej chwili uruchomiony w trybie kreatywnym. Wszystkie przeszkadzajki są wyłączone, żeby można było sobie spokojnie zbudować świat. Później będziemy się bawili w różne takie potwory i tak dalej. Tutaj villagerów troszkę, czy tam osadników, jak to po polsku, powsadzałem, żeby to miasto troszkę życia miało. Tak? Tutaj nawet się pojawiło nieco takich latających w powietrzu. No, w każdym razie to jest taki, można powiedzieć, główny plac miasta. No co tam się dzieje? Kurde, cztery osoby w takim małym miejscu? W schackach, kurde. Dobra, lecimy dalej. Nawet basen powstał. A tutaj turystyczne zwiedzanie jaskini. Tak. O, kolejni się załapali. Coś ciekawego? Tak, nie jest to najnowsza wersja Minecrafta, ale spoko. Grywalna jest. Tutaj córka trochę pooświetlała. Jesteśmy w jaskini. Nie ma, to może będziemy po prostu ten. O, tu jest zejście. Dzień dobry. On co tu pilnuje? Dobra, zobaczmy co tam dalej. Kolejny, kurde, co tu się dzieje? Tak. To miasto jest stopniowo rozbudowywane, że tu się pojawiają co rusz to nowe pozycje. Schody. No. Przejście na wylot. Gdzieś tu było jakieś takie wyżej.
tam już jest nicość. O, a tak oto wygląda Minecraft od dołu. To znaczy, jakbym teraz nie miał trybu latania, to bym zginął. Jestem z tego, co widzę, na minus 6 kondygnacji. Troszkę się podwyższymy. Dobra, lecimy na górę. Pierwszy raz tu zginąłem, ale wykombinowałem, że można przeżyć. Tak. Kurde, ile osób w moim wieku grywa w takie gierki? Jestem ciekaw. Napiszcie w komentarzu. Może znacie kogoś. Stwierdziłem, że czasem warto jest się, że tak powiem, troszkę rozerwać w takich klimatach. A to w związku z tym, że teraz córka pyka w te gierki, to dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. Co my tu mamy? Czemu jest tak ciemno? To jest noc. A, i tam doszedłem do Zuzanowic, to nie będę teraz wchodził. To jest córki. Jeżeli chcecie, żeby Zuzia swoje Zuzanowice przedstawiła, to dajcie znać. Ja w tej chwili idę dalej do mnie. Tak, lubię korytarze i takie różne rzeczy. Grafika mi na pierwszy rzut oka przypomina grę z lat 90. Wolfenstein 3D. Kto grał, ten zapewne kuma, o co chodzi. Pixeloza i ta cała reszta. Coś mi się tu wzbudziło. O nie, dobra. No, jest jakaś kolejna, no i wyjście. Dobra. To jest korytarz z mieszkaniami. Przez co osadnicy widzę, że sobie wybyli gdzieś. Osoby w takim małym pomieszczeniu, porąbało ich, coś tu kurde knują, tyle mieszkań, a oni akurat w tym miejscu. Ten przelaz na drugą stronę, tamten się kręci jak idiota. Co tu się dzieje? Miasto w ciągłej rozbudowie. Dzień dobry. Nikogo nie ma. Nie ma. O, kurde, ale sobie miejsce znaleźli na spotkanie. Dzień dobry panu, co mi pan tu włazi na twarz? Idę do góry. Piętro kolejne. No i co, tu nikt nie. No i tam kurde lubią się spotykać w korytarzach. No kolejne kurde schadzki. Idziemy jeszcze wyżej. A, tu już jest ostatnie piętro, tu się nic więcej nie wydarzy. Czemu to padło? A, dobra. Naprawdę. Przy okazji. Tak, to, jak mówiłem wcześniej, to miejsce, to miasto jest cały czas rozbudowywane. Jak tylko jest możliwość. Tutaj też naprawdę. O. Jest taki plan, że ja sobie wybuduję swoje miasto, a córka wybuduje swoje. A na koniec włączymy tryb normalny i będziemy tutaj różne takie przygodowe części robić. Jeżeli byście chcieli, żeby na kanale pojawiały się kolejne odcinki związane z wizytą w Soul City, to napiszcie w komentarzu. Ja już tutaj idę nieco wyżej.
Pójdziemy do punktu, gdzie żeśmy zaczęli. Oczywiście to nie jest całe miasto. Jest tam o wiele większa ilość rzeczy. Może nawet polećmy sobie. Widzicie, tam się coś dzieje w tle. Tak się prezentuje z lotu ptaka. Także pytanie do was. Czy chcielibyście zobaczyć kolejne części zwiedzania miasta? Być może wspólnego budowania. A nawet jak nie wspólnego, to może jak ja coś będę budował, to już będę wam to rzucał. Zostawcie w komentarzu. Ja się będę z wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!